zawsze jest ciepła woda. W zamku za chwilę będzie ciepła woda. Do tej ciepłej wody dodajemy lubrika. Jak zwykle płyn do mycia naczyń nic nam się przydaje. No tak trochę. Ale przede wszystkim dodajemy tego lubrika tutaj do naszej miseczki. Tak? Dobrze, oto Agnieszka będziesz drugą osobą. I teraz mamy, moi drodzy, ten suchy lód, który tu specjalnie dla was przywieźliśmy. Czy wiecie, co to jest suchy lód? Kto to powiedział? No to chodź tutaj do nas. Dobrze. Tam jeszcze mamy trochę suchego lodu. To przejdź może tak, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak ten suchy lód wygląda i nawet delikatnie dotknąć paluszkiem, bo to rzadko macie taką okazję, czy on rzeczywiście jest zimny. Pomyślcie o tym, że to jest zestalony dwutlenek węgla. Czy jesteśmy gotowi? Do naszych dwóch pojemników, wiadra i garnka, wrzucamy suchy lód. Dzieje się tak często na różnego rodzaju filmach, gdzie to wiedźmy i czarownicy się pojawiają, z bagien się wydobywają. Tak? Tu już mamy takie bagna. I teraz, szanowne panie, jedna zielona, druga czarne, wyjmują sznurowadła zmoczone w płynie do mycia naczyń. Z pewnością pani widziała, jak Mateusz robił to doświadczenie, trzeba przejechać. Ale zapraszam w takim razie Krzysztofie do wykonania doświadczenia. Zostało nam jeszcze trochę, aha, jeszcze tam mamy, bo tam wędruje. Jak wróci ten suchy lód, przejeżdżamy sznurowadłami po brzegu garnka. Brzegi garnka smoczyliście? Tak. I zobaczymy, komu się uda. No Monika, brawo! Brawo dla Moniki! No widzisz, a mówiłaś, że nigdy nie robiłaś tego doświadczenia. Teraz już na pewno będziesz robiła. Kolega przyjdzie z tym suchym lodem, bo nam jest tu potrzebny. Tamten nie, bo tamten jest jeszcze do innego doświadczenia. No piękna kurchawka. Jeszcze raz. Jeszcze raz? Dobrze.